Na osiedlu Zastalowskim powstaje zespół szkół edukacyjnych. Według opinii władz miasta będzie to oświatowa perełka. Nowoczesny obiekt, znajdzie się w nim 12 oddziałów. Budynek powstaje z myślą o przedszkolakach i uczniach szkół podstawowych, oczywiście klas najmłodszych. Zespół szkół edukacyjnych powstaje bezpośrednio przy przebudowanej nie tak dawno trasie północnej. Czy ta lokalizacja jest odpowiednia dla tego typu placówki? Po tym pytaniu zawrzało. Nie bardzo potrafię zrozumieć jakby tą ideę, bo uważam, że stworzenie szkoły od podstaw z parkingiem dobrze skomunikowanej i przedszkola to jest coś fajnego dla rodziców i dla mieszkańców, bo nie wpuszczamy kilkuset samochodów o godzinie 8 w osiedle. O normalny dojazd do szkół i miejsca parkingowe od lat pytają dyrektorzy i nauczyciele praktycznie wszystkich placówek. Jak podkreśla wiceprezydent Zielonej Góry Wioleta Hrańźlak, lokalizacja i zaplanowany przy Zespole Szkół Edukacyjnych parking na 60 miejsc to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Powinniśmy się uczyć na błędach tych, które zostały wykonane i już popełnione lata temu i mam na myśli tutaj szkoły, które już istnieją, funkcjonują, a gdzie ktoś kiedyś nie przewidział, że ruch przy tych szkołach będzie wzmożony, że ilość samochodów powiększy się. Zespół szkół edukacyjnych pod względem komunikacyjnym ma być przykładem do naśladowania. To już kolejny przykład na to, jak nie powinno się planować inwestycji. Rodzice, którzy przywożą pociechy do jedenastki na osiedlu Zastalowskim, mają poważny problem. To jest niebezpieczne. Bo muszę zatrzymać się przed pasami, tutaj przychodzą dzieci, muszę przyjechać, jest naprawdę niebezpieczne, nie ma żadnej zatoczki, na parkingach nigdy właściwie nie ma miejsca. W chwili, gdy miejsca parkingowe są zajęte przez mieszkańców osiedla, rodzice, którzy przywożą dzieci do szkoły, parkują gdzie się da. Kilkunastosekundowy przystanek na pasach czy na zakazie, dziecko wysiada z auta i maszeruje do szkoły. Coś z tym parkingiem wypadałoby koło szkoły zrobić, ewentualnie zrobić, żeby gdzieś wyjazd był z tamtej strony. Ja staję na wjeździe, no nie łamię przepisów, bo nie wjeżdżam dalej, ale staję na wjeździe. W Zielonej Górze podobnych sytuacji jest więcej. Problem braku miejsc parkingowych dotyczy większości szkół. Magistrat zna tę sytuację. Urzędnicy pracują nad koncepcją rozwiązania problemu.